Cześć, jestem Klaudia Tekanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oprócz ilogramu kwasu fosforowego 5 należy odważyć, aby bróbka zawierała tyle samo cząsteczek, ile znajduje się w 25 mola wody. Ok, no to lecimy z danymi. Ile gramów, czyli musimy się doliczyć małej m-ki kwasu fosforowego 5, czyli H3, to 4. Należy odważyć, aby próbka zawierała tyle samo cząsteczek, ile znajduje się w. Potrzebujemy 4. Ok. Tyle samo cząsteczek, czyli w jednym mamy taką samą ilość cząsteczek. Dobra. To ja Wam mogę powiedzieć od razu, że jak mamy ilość cząsteczek taką samą, to wtedy my tu będziemy mieć też 25 mola tego kwasu. Ok, teraz dlaczego tak się dzieje? Bo musimy to oczywiście udowodnić obliczeniami. No to zaczynamy od ilości. To jest liczba moli tej wody. Razy stała wartość. Ok, i teraz tak. Wymnażamy sobie te liczby. Razy 10 do 23 cząsteczek i musimy się teraz doliczyć ilości tych moli, czyli musimy tutaj mieć te 0,25 i byłoby tak. N już H3PO4 ze wzoru, że jest to ilość wyliczonych cząsteczek, my ich mamy tyle samo, czyli tyle na stałą wartość. No i po skróceniu wychodzi nam tu 0,25 mol. No musiało tak być, po prostu. Ok, mając to, wyliczamy sobie teraz masę molową. A dlaczego? Już Wam tłumaczę, mamy się doliczyć małej m-ki, którą wyliczamy ze wzoru, że mamy ilość moli razy masa molowa. Stąd ta masa molowa tu. Przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych, szukamy masy wodoru, czyli mamy 1 gram na mol razy 3, bo tu mamy 3 te wodory, no to 3 gramy na mol. 1 fosfor, to tam jest 31 gramów na mol. I tutaj uwaga, bo aż 4 razy 16, czyli 64 gramy na mol. Łącznie 98 gramów na mol. No to lecimy. 0,25 pyk, pyk. Wymnażamy 24,5 grama. Czyli należy odważyć 24,5 grama kwasu fosforowego 5. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.